Cześć, witajcie na kanale Dyliżansem po Polsce. Dzisiaj odcinek taki bardziej techniczny. Opowiem Wam o naszej lodówce. Na naszym chyba pierwszym filmie z wakacji pokazywałem Wam naszą lodówkę, naszą nową lodówkę. A dzisiaj chciałbym ją Wam przedstawić bliżej, opowiedzieć troszeczkę o tej lodówce, jak ona działa, jak jest zasilana i jak wygląda w środku. Z zewnątrz lodówka wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj widać, że jest na 12 V. Produkowana jest przez firmę Abem Camper Service z Prudnika. Posiada system antybakteryjny LED. Tutaj widać nasze logo, grawer z naszym logo. A tutaj z prawej strony mamy sterownik do lodówki. W tej chwili mamy ustawione 0 stopni. Tutaj na czerwono pokazywana jest aktualna temperatura w lodówce. Kiedy dojdzie do 2 stopni, lodówka się włączy i zacznie schładzanie do 0 stopni. Histereza lodówki jest ustawiona na 2 stopnie, dlatego tak to wygląda, dlatego włącza się przy 2 stopniach. Czyli zawsze będzie się włączała 2 stopnie więcej niż jest ustawiona temperatura. Zajrzyjmy teraz do środka. Pewnie napuścimy sporo ciepłego powietrza, więc lodówka włączy się na dłużej. Górna szuflada jest najzimniejsza. Tutaj przy ustawionym zerze, tutaj właśnie panuje ta najmniejsza temperatura, czyli koło zera. Na dole jest około 1 do 2 stopni, to zależy, to różnie to wygląda. Tak wygląda w środku. Jest tutaj troszeczkę lodu, dlatego że jest pewien problem, który opisywał już u siebie w filmie kapitan przyczepa, to znaczy skrapla się trochę wody. Ja nie mam tutaj żadnych przekładek między półkami, tak jak kapitan przyczepa. Nie ma żadnych rynienek, które tą wodę odprowadzają. Prawdopodobnie producent już coś takiego przewidział i będzie coś takiego dostępne. To skraplanie występuje w zasadzie tylko na górnej półce. Na dole, jak możecie zobaczyć, tu jest w tej chwili suchutko. Także takie krople wody zamarznięte są tylko u góry. Tutaj w zasadzie też nie ma, no coś tam jest, jakaś jedna. Nie, to jest woda, nawet nie jest zamarznięte. Czyli tutaj się nie zamarza. Zamarza tylko w górnej. Z tym, że nie jest to dla mnie jakiś wielki problem, da się z tym spokojnie żyć. Nie można też przesadzać. Zobaczcie, temperatura w tej chwili podniosła się do 3 stopni. Pewnie jeszcze troszeczkę wzrośnie ze względu na to, że lodówka była dość długo otwarta. I za chwilę zacznie się schodzenie do zera. Już spadło 1/10 stopnia. I leci dalej. Tutaj widać taką czerwoną diodę, która nam sygnalizuje to, że lodówka działa. Lampka zgasła i w tym momencie lodówka się wyłączyła. Jak widzicie, jeszcze temperatura spada inercją. Spadnie gdzieś około do minus 1,5, minus 2 stopni, bo tak z reguły spada. I zacznie wzrastać. I tak jak mówiłem, jak dojdzie do plus 2 stopni, znowu lodówka się włączy i znowu temperatura zacznie w lodówce spadać. Czym ta lodówka jest lepsza i czym się różni od innych lodówek zasilanych napięciem 12 V?
Ono głównie tym, że jest to lodówka kompresorowa i nie pracuje cały czas. Inne lodówki na 12 V pracują cały czas, czyli non-stop musi być podane napięcie, żeby lodówka schładzała. Poza tym schładzają do temperatury o powiedzmy 20 do 30 stopni poniżej temperatury otoczenia. Ta lodówka działa tak jak normalna lodówka domowa, czyli możemy tutaj ustawić sobie dowolną temperaturę. Nie schładza tylko do poniżej jakiejś tam wartości temperatury otoczenia. Czyli jeżeli ustawimy, no możemy nawet ustawić tutaj minus 20 stopni, bo taka jest możliwość przewidziana przez producenta. Lodówka włącza się i wyłącza. Włącza i wyłącza. Zejście z temperatury plus 2 stopnie do zera w moim przypadku zajmuje lodówce około 2 minut. Taka operacja jest powtarzana około 6 razy na godzinę, czyli lodówka pracuje około 12 minut na godzinę. Pobiera około 5 amperogodzin na dobę, więc jest to naprawdę bardzo niewiele. Przy naszym akumulatorze 95 amperogodzin jest to naprawdę niewiele. Spokojnie lodówka może pracować non-stop, nawet razem z Webasto. Nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście będę przeprowadzał jeszcze testy jesienią, kiedy słońca jest mniej i solar ładuje krócej ten akumulator, więc zobaczymy, co będzie wtedy. Ale jestem dobrej myśli, ponieważ wiem, że takie lodówki ma wiele osób, wielu kampermaniaków, chciałoby się powiedzieć. Wiele osób, które podróżują kamperami, przyczepami, ma te lodówki. One działają od kilku lat, więc myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że tutaj te drzwi u nas otwierane akurat w tą stronę, natomiast da się je spokojnie zamienić. U nas też były otwierane w drugą stronę, jednak dla nas wygodniej jest, gdy te drzwi otwierają się w tą stronę, w ten sposób. Dlatego przełożyliśmy po prostu stronę, w którą one się otwierają, bo jest to dla nas dużo wygodniejsze. Jeżeli planujecie zakup takiej lodówki do swojej przyczepy lub kampera, naprawdę polecam, bo warto. Po tym, jak użytkowaliśmy ją przez wakacje, widzę, jak ona chodzi w tej chwili, naprawdę warto. Jeżeli chodzi o cenę, lodówka taka jak nasza kosztuje 2250 zł. No nie jest to niska cena, niemniej jednak myślę, że lodówka jest warta tej ceny i warto ją kupić. Są na rynku lodówki na przykład Dometica podobnej wielkości, lecz są o wiele droższe, więc jest to na pewno jakaś alternatywa dla Dometica. Są również lodówki inne, jeżeli chodzi o układ w środku, bo są lodówki bez szuflad, są lodówki dużo wyższe, są lodówki wielkości normalnej lodówki domowej, które również są montowane do kamperów, także wybór jest coraz większy w firmie ABEM. Naprawdę warto i polecam. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup lodówki w firmie ABEM Camper Service, musicie uzbroić się w cierpliwość, dlatego że czas oczekiwania na taką lodówkę to jest minimum miesiąc czasu. My zamówiliśmy lodówkę chyba w połowie czerwca, dostaliśmy ją w połowie lipca, przy czym sam po prostu po nią pojechałem do Prudnika. I to w zasadzie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o naszej nowej lodówce. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich pod filmem. Pokażę Wam tylko jeszcze jedną rzecz, bo tego chyba wcześniej nigdy Wam nie pokazywałem. Tak wygląda kuchenka w przyczepie. Bo jak pamiętacie, my zawsze mieliśmy ją na zewnątrz, na szafce kuchennej. Tak ona wygląda w przyczepie, tak jest podłączona. Tu jest szybko złączka, mamy specjalny otwór zrobiony w blacie. Na szybko złączce wszystko szczelne, wszystko działa. W razie jakiejś potrzeby można spokojnie tutaj sobie zagotować wodę na herbatę czy coś podgrzać. I na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!